Dream SMP to prawdopodobnie najpopularniejszy serwer typu survival multiplayer na światowej scenie Minecrafta. Pełno świetnych ludzi i dobrej zabawy, a przede wszystkim historii, którą ten serwer posiada. Jako już nie widziałem żadnego materiału na polskiej scenie, który opisywałby wydarzenia na nim zawarte, stwierdziłem, że to czas, by zrobić to samemu. Wszystko zaczęło się od stworzenia owego serwera przez Dreama, który na początku miał być zwykłym serwerem survival, gdzie razem ze znajomymi mogliby się świetnie bawić. Pierwszymi dodanymi osobami oprócz Dreama i George'a byli Sapnat, Awesome Dude i It's Alisa. Pierwszym wielkim projektem na serwerze był dom wspólnoty, inaczej Community House, zlokalizowany na środku jeziora. Owy dom był miejscem pokojowym i stoi on do dnia dzisiejszego. Kolejnymi budowlami był portal wspólnoty oraz sąd. Na serwerze dołączyli nowi gracze. Byli to Pong, Bad Boy Halo oraz prawdopodobnie najważniejszy z nich, Tommy Init. Przed dodaniem Tommy'ego, Dream uważał, że nie nadaje się on do serwera i będzie zbyt chaotyczny jak na jego standardy. Lecz po czasie zrozumiał, że może to jest właśnie to, czego serwer potrzebował. W dniu dodania Tommy'ego na serwer od razu za cel obrał sobie irytowanie ludzi do granic możliwości. Już po 20 minutach został wysłany do więzienia. Po ucieczce Dream zaczął go teleportować z dala od wszystkich, a gdy ten próbował wrócić, Dream teleportował go z powrotem. To wszystko kosztowało pierwszego bana na serwerze. Lecz po jakimś czasie Tommy powrócił. Kilka dni później rozpoczęła się pierwsza wojna na Dream SMP. Zaczęła się ona od Tommy'ego, który zbudował swój dom na wprost drzewa Ponka. Pong i Tommy zaczęli walczyć o swoje ziemię, przez co Pong zabił Tommy'ego i zbudował pułapkę w jego domu. Sapnap, dołączając do Tommy'ego, spalił drzewo Ponka, a Pong w ramach zemsty wraz z It's Alisą spalili dom Sapnapa. Sapnap wraz z Tommy'm mieli już dość, przez co zabili Ponka i Alisę. Dream, widząc, że jego serwer, który miał być pokojowy, staje się z dnia na dzień coraz bardziej chaotyczny, zdecydował, że to czas, by wkroczyć do akcji. Lecz nie miał szans przeciwko Tommy'ego i Sapnapa, którzy byli o wiele lepiej uzbrojeni niż on. Bitwa zaczęła się jeszcze raz, a wtedy nawet cały serwer dołączył do konfliktu. Wszystko toczyło się tak, jakby Tommy i Sapnap byli niepokonani. Lecz Dream ukradł najważniejsze rzeczy Tommy'ego. Jego dyski muzyczne. Dream powiedział jasno, jeśli Tommy zacznie nowy konflikt, on spali dyski. Gdy to się działo, Sapnap szukał miejsca, gdzie dyski były przechowywane. Kilka minut później znalazł jeden z nich. Szybko uciekając przed Dreamem, rzucił dysk Tommy'emu, który ukrył go w jaskini. Tommy zaczął tworzyć w swojej głowie plan, jak odzyskać drugi dysk, lecz nie mógł tego zrobić sam. Oprócz Sapnapa na serwer został dodany nowy sojusznik Tommy'ego. Jego najlepszy przyjaciel, Tubo. Cała ich trójka zaczęła walczyć z Dreamem w jaskini, lecz wszystko nie zapowiadało się za dobrze. Umierali jeden po drugim. Po śmierci Sapnapa tylko Tubo i Tommy mogli ostatecznie pokonać Dreama. Więc to zrobili. Zabijając Dreama, Tommy odzyskał swój dysk, który szybko zakopał poza kamerą. Lecz Dream nie odpuścił tak łatwo. Walka została wygrana, ale wojna jeszcze się nie zakończyła. Chwilę po bitwie trzy nowe osoby dołączyły na serwer. Byli to Fandi, Purple i Pans. Purple już na początku swojej przygody zbudował swój dom jako statek kosmiczny. Dream znalazł ukryte dyski Tommy'ego. Tym razem Dream nie będzie chciał ich oddać tak łatwo. Tommy i Tubo zbudowali pułapkę na Dreama w Netherze, lecz ona nie zadziałała i Dream zbudował jedną w Overworldzie. Dream szybko zabił Tubo, lecz Tommy'emu udało się uciec, po czym i tak później sam zginął. Nie wiadomo z jakiego powodu. Dream po wygranej bitwie z Tommy i Tubo stwierdził, że śmiesznie będzie, jak puścił muzykę z dysków przed nimi, więc zbudował się do góry i gdy muzyka zaczęła grać, Tubo szybko ukradł dysk i próbował uciec, lecz niestety Dream zabił ich obydwóch, ponownie zabierając dysk. Więc koniec końców Tommy i Tubo musieli potwierdzić handel z Dreamem. Netherite'owa klata za dyski. Tommy i Tubo jednak mieli nowy plan.
chcieli oskomować Dreama. Tommy wyrzucił klatę, Dream wyrzucił dyski. Lecz ten drugi nie wiedział, co się dzieje. Tubo szybko zaczął biec po płyty muzyczne, a Tommy z powrotem zabrał klatę i obydwoje się wylogowali. Okazało się jednak, że te dyski, które Dream wyrzucił, były fałszywe. Finał walki o dyski rozpoczął się następnego dnia. Tommy wraz z Tubo zbugowali się tak, by zobaczyć, gdzie jest ukryta baza Dreama. Znaleźli ją, lecz dysku w niej nie było. Koniec końców Tommy i Dream zawarli kolejny handel. Teraz bez oszukiwania. Netherite'owa klata i stack diamentów, które były ukradzione z bazy Dreama. Za płyty muzyczne. Koniec końców handel się powiódł i Tommy razem z Tubo na ławce zaczęli słuchać muzyki z dysków. Tommy jednak przypomniał sobie, że jest pewna skrzynia, dzięki której nikt już nigdy nie zabierze mu jego wspaniałych dysków. Był to Ender Chest. Tommy wraz z Tubo mieli plan wykopać obsydian, a następnie zawarli handel z Panzem, który dał im Blaze Rod. Dream, widząc, co się dzieje, szybko chciał zabić Tommy'ego. Tommy jednak zatrudnił Tubo, by ten przeszkadzał Dreamowi, gdy ten będzie pozyskiwać obsydian na nowo. Nie wystarczyło to jednak na wykopanie całego obsydianu, przez co Tommy musiał uciekać. I gdy tylko miał wolną chwilę, kopał obsydian. Jednego mu jednak zabrakło. Tubo szybko przypomniał sobie, że miał obsydian w swoim domku. I Tommy, szybko pozyskując obsydian, stworzył Ender Chest. I schował płyty z dala od Dreama. Wiele bitew, wojen i trade'ów. Przez to, ile działo się ostatnimi dniami na serwerze, wszyscy potrzebowali chwili przerwy. Lecz za jakiś czas nowy gracz zostanie dodany na serwer. Jego nick to Wilbur Soot. Lecz o kolejnych przygodach powiem wam w następnym odcinku z tej serii. Mam nadzieję, że film się spodobał. Jeśli tak, zapraszam do subskrypcji mojego kanału, zostawienia łapki i komentarza. Do następnego.